Trenerze, na początku moje gratulacje. Zwycięstwo z Wieżycą Pelplin 3-0. No długo wydawało się, że to będzie łatwe spotkanie. Żadne spotkanie w trzeciej lidze nie jest łatwe. Trzeba podchodzić do niego i do przeciwnika z szacunkiem. No, mogliśmy ten mecz szybko skończyć, bo mieliśmy w pierwszej połowie naprawdę bardzo dużo sytuacji. Nie udało się. Strzeliliśmy dopiero w końcówce pierwszej połowy bramkę. No i do końca gdzieś tam było nerwowo i trzeba było dużo sił dzisiaj włożyć w ten mecz. Czeka pana chyba rozmowa wychowawcza z jednym z zawodników, no bo takie sytuacje jak ta z Jędrzejem Kujawą nie mają prawa się zdarzać. Oczywiście, że nie mają prawa się zdarzyć. Na pewno musimy sobie porozmawiać, od tego momentu musieliśmy więcej sił włożyć w ten mecz, a chcieliśmy gdzieś tam więcej oszczędzić sił. No, tak bywa. Na pewno musimy odbyć rozmowę. Cieszy na pewno, że przy stanie 2-0 i grze w dziesiątkę zespół potrafił pokazać ten charakter. Ładna bramka Apolinarskiego na 3-0, która praktycznie zabiła to spotkanie. No tak, ta bramka zamknęła to spotkanie. Prostopadła piłka od Krzycha Bartoszaka. 3-0. Trzeba się z tego cieszyć i mówię, i dalej pracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję.